Grzybnięty Łukasz pozdrawia wszystkich z lasu. Dzisiaj jestem w takim nietypowym lesie bukowo-dębowym i natknąłem się na takiego ciekawego grzyba, którego chciałem wam pokazać. Nazywa się ten grzyb ozorek dębowy. O, już go pokazuję. Parę słów o nim powiem. Jest to grzyb rzadki. Dość rzadki w Polsce, znajdujący się aktualnie pod ochroną. Jest on pasożytem dębów. I co mogę powiedzieć jeszcze o tym grzybie? Jak widzicie, jest takiej barwy krwisto-czerwonej, czerwonej. Pod spodem, bo tutaj pozwoliłem sobie kawałeczek odkroić. Jest takiego koloru białego, biało-żółtałego. Jak się go naciśnie, tak wypływa z niego właśnie taka woda, jak z wątroby. I dlatego to jest ten grzyb też jest zwany u mnie grzybem wątrobowym. Przynajmniej tak mój dziadek mówił na niego. O dziwo, jest to grzyb jadalny, ale jak podkreślam, bardzo rzadki i chroniony. Mi się go osobiście udało znaleźć dopiero drugi raz. O, tutaj jeszcze dam zbliżenie, bo fajnie widać. Nacisnę, to może będzie wylatywała ta widzielina taka. O. Dobra, zostawimy go sobie w spokoju, nie będziemy go niszczyć bardziej, niech sobie rośnie. Zwłaszcza, że naprawdę ciekawe znalezisko. Jeszcze spod spodu. O, jak on wygląda. Może się tutaj jakoś dogrzebiemy. O, proszę. A tak dla ciekawostki jeszcze pokażę, co mi się udało dzisiaj znaleźć. O, król ją kanie, czubajki kanie. I z takich rzadszych grzybów jeszcze udało mi się znaleźć jednego piaskowca, modrzaka. Ma ślaki, parę prawdziwków. To by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich i ozorek dębowy również. Trzymajcie się, pa.